Aloha, jak to mawiali starożytni Egipcjanie. Witam was, słuchajcie, w starożytnej serii na moim kanale. No nie tak starożytnej, ale jednak trochę czasu minęło od ostatniego odcinka Assassin's Creed Origins. I teraz uwaga, proszę słuchać, co następuje. Jeżeli chodzi o tą serię, no nie ukrywając, no nie była to najchętniej oglądana seria. Zatrzymaliśmy się w połowie gry. I znaczy, przypuszczam, że najbardziej chodziło o to, że po prostu było strasznie dużo asasyna już na YouTubie. O, nawet tam orzeł przyleciał. Było już dużo asasyna na YouTubie. Duża część YouTuberów zaczęła nagrywać jeszcze przed premierą, bo mieli jakieś tam wczesne dostępy. A ja dostałem grę trochę po premierze, więc no tak się zdarzyło, że tam chyba nie wiem, tydzień byłem w plecy cały czas, więc no to było przykre. No ale. Jednakowoż grę należałoby skończyć. Ja jestem fanem jednak robienia pełnych serii z gier, które na to zasługują, a na pewno Assassin's Creed Origins jest taką właśnie jedną z tych produkcji. A więc wracamy do serii, ale teraz jak to będzie wyglądać? Nie chcę was też znowu zawalać, tak jak w grudniu, asasynem znowu i codziennie po dwa odcinki. Według mnie trochę to bez sensu. Póki co przyjmiemy sobie system, gdzie dwa razy w tygodniu, na początek, dwa razy w tygodniu będą pojawiać się odcinki z Assassina, no właśnie z tej części, z Origins. Tylko dwa, nie więcej. Jeżeli uda mi się nawet wrócić do tej formy dwóch odcinków dziennie na kanale, to i tak nadal to będą tylko dwa odcinki w ciągu tygodnia. Przez co seria będzie progresować do przodu, ja będę miał okazję też poczytać wasze komentarze, zanim nagram następny odcinek, tak, i no i co, no i zawsze jakoś tak mam, jak zaczynam tak mówić, kurde, podniośle tutaj, przekazuję wam ważne informacje, to się zapowietrzam, masakra. Dobra, więc tak, tak jak mówiłem, dwa odcineczki. Seria będzie progresować, wy nie będziecie się nią zanudzać, bo nie będą te odcinki cały czas. Prosta kalkulacja, że jeżeli... Kot, co ty robisz? Ej, kicia! Już nic nie zostało z tych kwiatków. Kupiłem kwiatki ani na walentynki i trzeba sobie zasuszyć. Już nie ma co, bo kot obgryzł większość kwiatka. No ale cóż, dobra. W każdym razie, wracając do tematu... Zastanawiam się, żeby to były jakieś dwa takie dni w tygodniu jednak oddalone od siebie. Chciałem, żeby to był poniedziałek i czwartek, ale akurat jak nagrywam ten odcinek, to już jest poniedziałek, więc może wybiorę jakieś inne dni, albo ten odcinek puszczę, nie wiem, dopiero w czwartek, albo kiedyś, no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie będą to po prostu dwa dni i tyle. Z prostej kalkulacji wynika, że jeżeli bym nie przerwał działalności na YouTubie na te ileś tam tygodni, teraz przy okazji nowego roku i stycznia, no to miałbym i poszedł takim systemem jak do tej pory, czyli znaczy jak do tej pory, takim systemem jak właśnie wymyśliłem, czyli dwóch odcinków na tydzień, to miałbym 14 odcinków na kanale więcej, przypuszczalnie kończyłbym właśnie grę. Dobra, słuchajcie, coś mi się takiego tutaj pojawiło. List od Tahiry. Bajeku, piszę do ciebie z niewypowiedzianym smutkiem. Na półwyspie Synaj wybuchł bunt przeciwko Rzymianom. Dwóch ukrytych zostało zamordowanych w masakrze. Osobiście za to odpowiadam. Wszak to ja ich szkoliłam. Z trudem utrzymuję jedność wśród ukrytych i zawarłam sojusz z przywódcą rebeliantów Gamilatem. Potrzebuję twojej mądrej rady, drugi przyjacielu. Przygotowałem dla ciebie przeprawę przez Morze Czerwone. Proszę przyjąć do nas Tahira. Okej. Jakaś nasza znajoma, koleżanka znajduje się w Synaju, słuchajcie. I... The Hidden Was, no właśnie, coś ukryć. Dziękujemy za dokonanie zakupu pierwszego DLC. Nic nie kupowałem, ale dostałem. Może mam jakąś wersję Deluxe, o której nawet nie wiem. Ruszaj na kolejną wyprawę z Bajekiem, która zawiedzie cię w nieznane obszary Morza Czerwonego. Odblokuj nowe zadania, poziom rozwoju, rodzaje broni, wyposażenia, blablabla. To jest DLC. I jak widzę, tutaj się rozpoczyna. Ale zadanie, jest to niby zadanie poboczne, ale na 35 poziom. Synaj się będzie znajdował gdzieś w tamtą stronę. W tamtą, o, tam. No i wiadomo, tu trzeba będzie wypłynąć. O, tutaj jest też można... A, rozumiem, że po prostu to samo zadanie można w różnych miejscach. I w Aleksandrii, i w Saiz, gdzieś tutaj na morzu. Znaczy, to nie jest morze, w sumie to jest Delta Nilu. Na Delcie Nilu, w Memphis można zacząć po prostu to zadanie. No, robią się tych pobocznych, tych jakichś takich dodatkowych zadań z DLC, o, się robi dużo. Zbierz materiały, tu jest jakiś ten, tu są jakieś wyzwania chyba.
jak mi się wydaje. Tu jest normalne zadanie. Wszystkie kolorowe to są jakby takie DLC-kowe. No poza tymi gnojami, którzy nas ścigają. Kizia, co ty kurde robisz? Gdzieś mi tu wlazła. No, dobra. Także to sobie na razie zostawiamy. O Jezus Maria. I musimy się zastanowić, jak to w ogóle... Okej, okay, dobra, widzę, że ja mam jakieś materiały. Patrzcie, coś takiego, doszło jakiś tu wskaźnik i jest Atlas. A, popatrzcie, tu mamy Egipt, tu mamy Synaj, tu mamy Dolinę Królów. Czekaj, co tu jest? Że co to jest? Klątwa faraonów. Nieumarli faraonowie terroryzują Teby, a Bajek szuka prawdy kryjącej się za straszliwą klątwą. Aha, no tak, faktycznie, bo my tylko jesteśmy generalnie w Górnym Egipcie, a Dolny Egipt jest jakoś tam mniej więcej w miarę odcięty. W miarę go nie ma po prostu w tym, a tutaj mamy Dolinę Królów. No dobra, okej, okay, czyli po to doszło. Natomiast teraz się zastanówmy w ogóle, co mamy robić. Pierwej, zobaczmy sobie, co my tu możemy... Aha, mogę sobie wytworzyć jakiś kołczan lepszy. Dobra, niech będzie. Chyba mam maksymalny w tym momencie ten kołczan, tak mi się wydaje. Tak, ulepszono, ukończono cykl. No to pierwsze. Mi się wydawało, że już ten kołczan ulepszyłem? Albo może wiecie, przyszedł jakiś dodatek, który po prostu zwiększył ten ilość tych dostępnych kołczanów o jeden. Dobra, tutaj zostałem jakieś wisiorki w kształcie skarabeusza. Nie wiem, czy to w ogóle zdobyłem, czy to są jakieś rzeczy, które mi doszły teraz po prostu. Dobra, jak to wygląda? Hienę ostatnio ubijaliśmy, teraz krokodyl. Krokodyl jest tutaj, gdzie jesteśmy, czyli w Memphis. Tylko się po prostu za niego jeszcze nie zabraliśmy. Co mamy tutaj? Krypty jakieś tam takieś. To za jakiś czas dopiero. Tu jakiś pytajnik. Znajdźmy dylemat piekarki. Ja wiem, że mówiliście, a tu jest, słuchaj, w tym mieście w Memphis warto robić zadanie poboczne, żeby zobaczyć właśnie, w jaki sposób działa krokodyl. Ale myślę, że już trochę zrobiliśmy tych zadań. I myślę, że można by w takim razie... to zadanie główne z krokodylem odpalić. Łuski krokodyla. Dobra, to jest to. Odpowiedni mamy... Nie, przepraszam, nie o krokodyla, o jaszczura chodziło. Podążaj za Ają. Aha, teraz mamy gdzieś za Ają iść. Czyli tutaj musimy się znaleźć. Dobra, no to chodźmy. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam teraz sterowanie, bo wiadomo, sterowanie tutaj w tym Assassinie jest zupełnie inne niż w poprzednich. Ale gdzieś tam jakieś podstawy zostają te same. Ta dziewczynka powiedziała do mnie, słuchaj, Boże święty, te języki takie podobne, starożytny egipski i polski. Nasz polski język po prostu się wywodzi tak naprawdę z jakiegoś staroegipskiego, kto wie. Kot się po prostu coś zrzucił, czymś się bawi, mega irytujące, bo słyszę to cały czas, no ale dobra. A, ja pamiętam, że już my się z nią spotkaliśmy, zaczęliśmy gadać i ja po prostu zakończyłem chyba odcinek. Okej, okay, porozmawiajmy z naszą żoną. Okej. Okay. No dobra, to się pościgajmy. Nie pamiętam, jak się totalnie ściga na tych koniach, ale nieważne. Kot, czym ty się bawisz? Boże święty. Aha, no tak, że nigdy nie wygramy, to... Co? Powiedziała, że jesteśmy wolniejsi niż jakiś tam gość, który nie żyje od paru lat. No okej, okay, no ciekawe. Żeśmy się pościgali. Dobra, dobra. Pierdu, pierdu. Jesteśmy. Seems I have come out on top. Seems you have. Ah, we all have weaknesses. Yes. And yours is winning graciously. Okay. What is this about? The queen is about to speak. Let's go and listen. Aha, dobra. Kleopatra będzie coś przemawiać, tak? Mam nadzieję, że nie będzie tych ścinek, ale na razie nie doświadczyłem nic, więc mam nadzieję, że tak już się utrzyma do końca. A niech się wczyta. Ja się na chwilę wyciszę. As they rule, the gods curse our land, withholding the river's floods. But as the living goddess ascends the throne, the waters will rise again through me. Memphis shines as rubies set in gold. Through me,
Egypt triumphs! Ten jeden koleś jakoś nie wygląda na zadowolonego, plus ten tłum taki dosyć niewielki jak na królowę Egiptu. To trochę chyba nie działa ta jej magia, co? W sensie magii osobowości, nie chcę tutaj mówić, że wiecie, się śmiać z niej, że się nazywa boginią. Jaką straż ma tutaj przyboczną, niezłą. No to jesteśmy, Elo. Who did this? The twin priestesses. Have them boiled to death inside a bronze bull. Goddess, no. They were coerced. Their brother was kidnapped by a priest of Anubis with a blue scarf and a cough. Hetepi? But he is amongst my closest advisors. Those living in one's shadow are the least worthy of trust. Hetepi is against me. Your wife and child were threatened by him, but now they are safe. We can overcome this. The priests of Anubis will be conducting rites in the great temple. Look for their masks. My blade will serve as well as his. Let me. I care not who kills the priest. Let it be done before we head to Heraklion. O, śmieją się za rączki. Wait. Tanun, the father, breathes strength into your arm. Dał mi błogosławieństwo. Jaszczur. Dobra. Hatebi ma niebieski szal i męczy go uporczywy kaszel. Można go znaleźć w wielkiej świątyni ptacha, czy tam tacha, bo tutaj widzę, że on tego p nie wymawia. The p is silent. Prawie jak w słowie Enis. Hetapi jest jednym z pięciu kapłanów w maskach Anubisa i tutaj jest pokazana, jak ta maska Anubisa wygląda. Więc spróbujemy się nim zająć. Przynajmniej w końcu ochrona nie chce nas zamordować przy każdym kroku. Chociaż po drugiej stronie ulicy może być już inaczej. Więc będzie fajnie chyba jednak wyciągnąć sobie... Znaczy, jeżeli pojawi się... O właśnie, tak myślałem, że Senu możemy wezwać, to ja wiem. Tylko, że pytanie, czy pojawi się ostrzeżenie, że wchodzimy na teren... Nie pojawiło się, ale... No tak, ich będzie tu pięciu, nie? Więc... Więc trzeba będzie po prostu... ich zlokalizować, aczkolwiek ja mam wrażenie, że... że skoro miałem pięć tych... To jest kolejny... I tu jest jeszcze jeden. Nie wchodzimy na ten teren strzeżony chyba. To jest po prostu zwykła świątynia, nie? No i teraz mamy poznaczanych... tych ludzi, tyle że... O, ten ma niebieski szal i go męczy kaszel. Nie o to mi chodziło. Właśnie, tu mamy strażnika. Ten gość sobie tutaj... No ten gość pasowałby do rysopisu idealnie. Ciekawe, czy można z nim zagadać. Można go zabić. I to może być ten... Bo by się wszystko zgadzało, tyle że oni wszyscy mogą mieć niebieskie płaszcze. Ja sobie wiecie, ja go odnajdę jak coś. Wolałbym poczekać, aż on gdzieś się uda, tak żeby nie był koło strażników. Po nim jak zareagują. A ten ma czarny szal. Ten ma inny, dobra, więc wychodzi na to, że to będzie on. Z tego z prostego względu, że oni nie są identycznie ubrani, więc zawierzam temu, że kaszel, niebieski szal wystarczą do zidentyfikowania go, że to on.
No okej, to wychodzi na to, że tak. Wychodzi na to, że to on. Zobaczymy. Piórko leci. Podoba mi się motyw z tym piórkiem, bo to jest w końcu coś, co jest, wiecie, takie... Zaraz powiem coś. Old Egypt asks a heavy price. Innocents mutilated. Children ripped from the womb. The high priest's name abused. His name was Muck before you arrived. The masses are the cattle of the gods, driven by the herdsman's whip. You are one of them, Bayek. You are a cow! It is will that drives me. Not fear. Oh, yes? And who passes the whip over your back? Who demands that you stay in your car with my death? I have my gods. Now face yours. Pamiętacie, że w... Nie pamiętam, jak to było w jedynce, ale w całej sadze dwójki był ten szlachetny tekst za każdym razem. Czekajcie, za każdym razem był ten tekst Requiescat in pace i to było takie mocno przewodnie przez te wszystkie gry. Każda śmierć, która była tutaj mocno fabularna, była istotna, była tym okraszona, tak? On im okazywał szacunek. To gdzieś zostało zagubione pomiędzy częściami i... Jak w trójce, to coś tam jeszcze, tak mi się wydaje, że coś tam próbowało udawać to, ale chyba nie do końca. W czwórce już goś miał totalnie wyrąbane, nie? Ja wiem, no bo credo asasynów tutaj, czy te w dwójce to mieliśmy takich prawdziwych asasynów, w jedynce też. W jedynce chyba też coś mówił, tak mi się wydaje. A później to oni nie byli tak do końca, nie? No, znaczy w sumie Ezio też tak naprawdę odnowił bractwo, bo bractwo we Włoszech po prostu też słabo istniało. Po tym, jak zamordowano jego ojca i całą resztę. W trójce to mieliśmy też odbudowę po prostu bractwa w Ameryce na jakichś tam podwalinach, o których mówił jakiś tam kurwa stary pryk, nie? Odbudowane przez gościa, kurwa, który w ogóle ani kulturowo, ani w żaden sposób nie był z tym związany. Rodzinnie tylko, rodzinne koneksje, powiedzmy, że tak, ale on nie miał pojęcia, czym tak naprawdę jest bractwo asasynów, po prostu zrobił je na swój wzór i koniec końców wyglądało, że ci asasyni tam to byli chyba ci po prostu mieszkańcy, którzy sobie żyli na tej posiadłości Davenporta i to chyba tyle. A w czwórce to w ogóle już mamy totalne oderwanie, całą grę praktycznie jesteśmy... podszywamy się pod kogoś, kim nie jesteśmy i nic sobie nie robimy z tego credo, tak? Tak naprawdę nikt nawet go nie próbuje uczyć, tylko dopiero o, jak będziesz gotów, takie, ale może byście coś, nie wiem, spróbowali zrobić w tym kierunku, żeby on był gotów na zostanie asasynem, no ale mniejsza z tym. Niestety, ale muszę się z nimi teraz uporać. Dobra, aha, ale tylko to jest akurat na niebieski, to jest ten jeden cios, więc to mnie mało urządza. Nice birdie. Chciałem tylko, żeby... Znaczy mam nadzieję, że oni nie będą tu przychodzić cały czas. Ale może być to problematyczne, że... Widzę, że oni podchodzą i podchodzą. Też nie, to już są zwykli jacyś tam ludzie. Kurde, następny łucznik. Zawsze też jest opcja dojścia do momentu, kiedy sprawdza się przysłowie nikt nie zauważy, kiedy nikt nie ma... znaczy, kiedy nie ma nikogo, kto by mógł zauważyć, tak? I zabić po prostu wszystkich. Natomiast to się mocno odnosi do pierwszej części Asasyna, gdzie pod koniec gry, żeby nikt nie zauważył, albo żeby po prostu uciec, musieliśmy zabić tylko 60 strażników naraz, jeden po drugim, żeby to miało sens. Dobra, to idziemy w takim razie. Co te świnie teraz? Kot się uspokoił, to teraz świnie chyba zgłodniały. Co za niedobre świnie.
Jak myślę, że świnki morskie tak nie dadzą mu jakoś tak znać wcześniej, tak subtelnie, nie wiem, gryzę kraty, bo jestem głodny, czy coś tam, nie? Czy coś tam skubię, tylko nagle jest takie: o ja pierdziele, zapomniałem, że nie jadłem nic od 20 minut, o, mamo, tato, pomóżcie! Kurwa, niestety tak to wygląda czasem, kurde, zgubiłem się, tu te świątynie są tak pogmatwane. Dobra, tędy przejdziemy. To nie trwało zbyt długo. Muszę to było zrobić jeszcze szybciej niż ja to zrobiłem. Bym się po prostu nie zastanawiał. No to Lizard Blizzard jest już, kurde, renektonem. Znaczy ten, że zrektowany. W sensie, że nie żyje. Nie możemy iść dalej. My queen, they acted only to lift the threat on their brother's life. I zniszczył mu maskę. What could have driven him to such madness? Memphis is yours again. Ours. These dark matters set us finally prepare for the festival of Apis. May demons feast on Hetepi's Ka. Ka to jest jakaś taka esencja, rozumiem, coś w rodzaju duszy. And may those guilty of Chemo's death soon follow. Nie mam pojęcia, kim był ten Chemu. To nie był nasz syn? A może o jej, ona to tak miło powiedziała, że wiecie, niech zabójcy waszego syna też umrą, czy coś takiego. Nie wiem, czy Chemu to był. Chyba to był nasz syn, nie pamiętam już. Dobra, to kop tylko, dobra. Wczyta się gra, czy się nie wczyta, ale hej, nic się nie dzieje, nie ma żadnych przycinek i to jest cudowne, bo po prostu jest nowiusieńki system postawiony. Inna sprawa, że na dysku SSD, ale gra nie jest wcale na dysku SSD, więc to jakby i tak by to nie wpływało na to. Ale system jest nowy, to jest najważniejsze. Idzie i sobie byczek. To jednak podziałało, nie? Ten, który mącił wodę w całym mieście, w sensie tak, jest takie przysłowie, czy jak to tam zwać, ten, który sprawiał właśnie, że te wszystkie klątwy się ucieleśniały, to nie żyje i jakoś tak... O, a ta jest czemu na niego zła? Co znowu? A, okej. Okay. Aya. Where will your duty take you? North, to set the sea aflame. Czyli dlatego jest jej źle. I walk on your water. I hope we will hunt together again soon. Until then. Let us take this night as ours. Myślałem, że już nam nas będzie zła o coś tam, ale nie, ona po prostu jest... To nie jest takie, że ona się próbuje od nas odciąć, tylko jakby swoje życie w tym momencie już poświęciła swojemu obowiązkowi bycia... Mam tutaj protoplastą asasynów, tak? Tym... Jezus, jak oni się nazywali? Ci... No, a ci, co to tą opaskę noszą, że są tymi strażnikami Egiptu. No więc ona też poczuwa się w tym obowiązku i dlatego jej było smutno, że ten, ale nie zaniecha tego. Dobra, czyli jaszczurka poszła spać. Teraz krokodyl. A krokodyl jest gdzieś tutaj na główne łuski krokodyla. Poziom też mamy. Mamy dostać się gdzie? Do Fayum. Aha, tu jest... Kurde, to kawałeczek wam powiem, niestety. Rytuały Anubisa. Pierwsza krew, tutaj są jakieś rzeczy. Sojusz rebeliantów. No moglibyśmy w teorii... Na przykład, no nie do końca musimy te zadania robić, ale na przykład moglibyśmy to zadanie sobie zrobić.
i mieć nadzieję, że gdzieś to nas tutaj doprowadzi, bo tutaj jest jedna konkretna droga, która faktycznie nas doprowadzi do... Teraz mam nadzieję, że wezwały... A nie, trzeba przytrzymać. Albo... Nie? Jak to było? Czekajcie, dwa gwizdnięcia były w tym, w Wiedźminie. A tu jest... Przytrzymać trzeba, jest długie gwizdnięcie i mamy wtedy wielbłąda. Dobra. Teraz tylko jakiś tam... Jak tam dotrzeć? Dokładnie, kurczę, w drugą stronę trzeba iść, czyli za tą świątynię. Ja nie wiem, czy tu można przejechać przez nią. Pojedźmy naokoło, tak będzie najbezpieczniej, przynajmniej się nie zgubimy. Okej, tu jakaś ta piramida schodkowa. A, dokładnie, ja bym się tam zgubił w środku na 100%. Tam kolejne. No, trzeba by i tak... Nomsakara. Trzeba by te wszystkie piramidy i tak przejrzeć. Tamta na przykład jest tak ścięta bardziej, nie? W sensie w pewnym momencie im się przestało już chcieć. Jak, dobra, weźmy to tak... Niech będzie niższa trochę. Łatwiej nam będzie, kurde, pracować. No i okej. Okay. To są dopiero lenie. Piramida, kurwa, schodkowa. No, po prostu trochę mniejsze bloki, później trochę mniej bloków i jakoś wyszło. Dobra. No to tak, tutaj nam się odkrywa. Tu mam jakiś pytajnik, proszę bardzo. Coś tu znajdziemy. To jest chyba ten pytajnik. Wow, wow, wow. Shit, what up? Aha, ludzie przyszli. Auć, to nie o to chodziło. Dobra, tu zaraz ich pociśniemy ostro. Nie te... O, właśnie tego. O, tak, idealnie. Boże, cudownie to zrobiłeś. Właśnie o to chodziło. Kurczę, dobrze mi się o dziwo walczy taką ciężką bronią. Przy tej sprawności naszego bohatera to... Te ucieczki nie są problematyczne. Dobra. Jebku, dobra. Aż dziwne, że mu łeb nie odpadł. Ale to bardziej Wiedźminie takie rzeczy. Dobra, czyli tutaj mieliśmy... Kiciaczy, ty możesz przestać. Zamordowany i powieszony jako przynęta, czy wszyscy bandyci muszą okazywać brak szacunku do zmarłych? Aha. No dobra. No to się dowiedzieliśmy, co było pod pytajnikiem. A teraz dosiądźmy wierzchowca. O, tutaj jacyś ludzie też przejeżdżają. I możemy jechać dalej. Aż trafimy na to zadanie, bo mam nadzieję, że to zadanie gdzieś tam, wiecie, nas zaprowadzi kawałek dalej. Dlatego bardzo mi się podobało, jak zadanie, jak było takie jedno zadanie, pamiętacie, jak tu byliśmy. W tym, co to się, jak to się nazywa. No, tutaj, o, jamu. I stąd była jakaś misja, która się zaczynała gdzieś tu, później gdzieś następnie tu, później gdzieś następnie już przy Aleksandrii, czy w tym miejscu. I po prostu, wiecie, jedna misja, która trwała po prostu, taka misja drogi, można by nazwać, tak? Czyli nas po prostu prowadziła do kolejnej miejscówy. I mam nadzieję, że coś takiego tutaj też spotkamy, zwłaszcza, że jest po drodze. A jak nie, to trudno. Ile mamy? Już mamy pół godziny, ale wiecie co, te odcinki z Assassina myślę, że tak sobie będziemy robić nie po pół godziny, tylko bardziej po 40 minut i... Jak tu podejdę, to mnie będą chcieli zabić? Tak, tak myślałem. Kurde, mnie niestety tutaj cisną mocno. To nie był najlepszy pomysł. Ja myślałem, że może podejdę do niego, a ci mnie tak od razu zaczęli atakować. Dobra, muszę ich wywieźć trochę w pole. No te gnojki. Tak, myślałem. Dobra, trzeba to jakoś inaczej zaplanować. Jezu, już tak dawno nie grałem. No, więc te odcinki będą po jakieś pewnie 40 minut, a też planuję, żeby do tego takiego tygodniowego planu dwóch odcinków Assassina dołączył jeszcze, uwaga, Skyrim, który miałby wtedy odcinków jeden, ale godzinny na tydzień. Najpierw, że zrobiłem tego pierwszego gościa, oni się nie bardzo skapnęli. Teraz też nie do końca wiedzą, co się dzieje.
No, dawaj, dawaj go. Aż, cholera. Dobra, dawaj, kunia. A jaki ładny łaciaty taki, prawie jak krówka. Tylko ciekawe, że jest taki łaciato-symetryczny. Trochę nie w ten sposób to powinno wyglądać, ale nieważne. Dobra. Jakim on cudem... On przez kratki może strzelać, ja nie, tak? Kurde, ile ich tu jest teraz. Dobra, dotarłem do Fayum. Czy to są moi... Nie, to są moi po... No ja myślałem, że oni kurde mnie atakują, to ich zacząłem ciąć. A to tak nie jest. To tylko... To oni chcieli mi pomóc. A ja jestem fajansiarzem. Dobra, złazimy z tego. Jak pięknie, nie wiem gdzie biegnę, ale no nie dobiegłem. Dobra. Zdrżnijmy całą resztę. Tylko fajnie było jakby nie jeździli na koniach, to będzie całkiem spoko. Popie, ale ty nawet nie jesteś zamknięty tak naprawdę, wiesz? I nawet nie masz spętanych rąk, więc o co ci kaman w ogóle? Cio. Zginiesz, kurde, o, dziękuję. No i co z tobą? Aha, po prostu muszę go podnieść, tak? Dobra, chodź na kuń. Włożymy go tu. Aha, dałem mu konia, on sobie już pojedzie, czy jak? O co tu chodzi? A, chyba wystarczy. O, skąd wiedziałeś? Medjay, no właśnie tak się nazywało to. Is that what landed you in this cage? Yes, a failed attack. I am hunting Daratos, a ruthless general of Ptolemy with a hatred for Egyptians, a killer of mothers and fathers and children. I won't rest until his body is food for the worms. Would you lend your sword? Gladly. Your plight is true. Good joy. We will regroup with my men in Bacchus. Come along. Okej, więc tak po prostu... Wow, już mnie ktoś atakuje, cholera jasna. Mam go eskortować, co? Dobra, ten jeden zdech. Czekajcie, bo mi się jakby zadanie odpaliło, tylko że... O właśnie. Tylko nie do końca się odpaliło, nie? Come on! Dobra, z łuku go. Dobra, poszedł. Teraz tak. Tam jest ten koleś, z którym, którego mam chyba pilnować. Jest trochę bez sensu póki co. Pojechałem za tymi gnojkami. O, sorry. Sorry, ziomuś. Dobra, czyli w drugą stronę idziemy. No dobra, niech będzie. My father was Egyptian. My mother, Greek. Mm-hmm. Long ago, a day came when I discharged every ounce of Greek blood from my body and pledged to rid Egypt of men like Daratos. To żeśmy się poeskortowali. Wait for the right moment to strike. I will get briefed. And we nearly did. We found this camp, but they had greater numbers. We were forced. Wow, jakiś duży gnojek. Dobra, jak się przełamywało? Wow. Nie wiem za bardzo jak się... Nie pamiętam jak się przełamywało te gardy wszystkie. Ale idealnie wyszło. Bo goś już zaraz nie będzie żył. Widzę, że sobie dobrze radzić, kurde. Z tym polowaniem, bo nikogo nie był w stanie... widzę, zabić. Come on!
Koleś jest o ciebie o głowę wyższy. Jak ty chcesz z nimi walczyć? And beaten into giving up our retreat point. But you instead let... We will take shelter here and wait for the right moment to strike. No, już to mówiłeś i wtedy wyszli żołnierze. Taratos is gone. Neck, he continues to elude me. What should we do? Let's be smart. We have an opportunity to claim two victories with one swift strike. We need to wait for Taratos to return to camp. I've learned his personal scribe has stayed behind in Karanis. We'll be targeted if we so much as take a piece nearby. You are unknown to them. Bring the scribe to us. He'll tell us what we need to know. How do I find him? At night, he'll rest within the courtyard. During the day, you can find him working around the temple or at the terrace overlooking the lake. He dresses elegantly, and due to our failed attack, now has guards in tow. He'll be hard to miss. Więc najpierw mówił, że o, ukryjemy się tutaj, zaczekamy na dobrą, dogodną okazję, po czym okazało się, że tak naprawdę przeszliśmy do opuszczonego obozu kolesia, którego chciał zabić. To nie brzmiało, jakby się to pokrywało ze sobą, to co mówił i to, co uczynił, nie? No ale dobra, mniejsza z tym. Co nam teraz tutaj... Aha, czyli no, po prostu musimy się udać do jakiejś tam wioseczki, która jest akurat po drodze... do Fayum. I tutaj jest Fayum, ale nie widzę... O, tu jest miasto. Więc przypuszczam, że tutaj będzie krokodyl gdzieś. Dobra, w takim razie weźmy sobie... Już mamy mało czasu, bo chciałbym, żeby te odcinki faktycznie tak po 40 minut miały. Aczkolwiek, no, możemy zrobić ewentualnie tak, że... Wiecie, pierwsze 5 minut to ja sobie przegadałem o tym, co chcę zrobić z tą serią. Więc możemy ich nie liczyć i ewentualnie teraz, nie wiem, po tych skałach pobiegać, kurwa. Możemy wziąć i dostać się... Wow, jakie jeziorko. Spore. No tutaj wcale nie jest jakaś taka wioska. Tu jest całkiem spora świątynia, słuchajcie. Karanis, doprowadź go do Teodorosa. Dwóch gwardzistów pilnuje skryby. Niosą odpoczywa przy dziedzińcu Sarapejonu. W ciągu dnia pracuje w Sarapejonie. Okej, Karanis jest, dobra. Spróbujmy wjechać do góry. No właśnie, Senu tutaj gdzieś już coś wyniuchała. Więc ciśnijmy ptaszkiem i zaraz gnojka znajdziemy. Dobra, jest i tutaj, tak? A tu nie ma jakichś za bardzo strażników, widzę. Pewnie przy nim ktoś tam będzie, owszem. Aha, tutaj mamy przejście. Dobra, myślę, że na spokojnie to można zrobić. Tylko my mamy go doprowadzić tam, więc przypuszczam, że to będzie lekko problematyczne. W sensie nie możemy go zabić, musimy go porwać. Ale to nic, spróbujemy zrobić to na szybko. Bez kombinowania. Tu jakieś dziecko się bawi. Zrobimy sobie jeszcze raz tak. No właśnie, tutaj mamy dwóch kolesi. Możemy tego zacząć nękać. Czyli upity mocno, tak? Czyli po prostu weźmiemy sobie go ze sobą i tyle wystarczy. Dobra, tutaj są tylko jacyś robotnicy. Zero problemów w takim razie. Sobie tutaj się przeciśniemy do wielbłąda i zaraz wrócimy na miejsce. Panie wielbłądzie, trzymaj pan nazad.
Jak idealnie wrzuciłem go tam na miejsce. Ktoś ty? O Jezu, jakieś dziecko potrąciłem. No trudno, zdarza się. O, jakieś ludzi też. Nieważne. Idziemy, bo nie ma czasu. Jezus Maria. Takie kurde są te strome schody, że na miejscu tego kolesia to ja bym się pożygał już. Dobra, niekoniecznie, nie chcę, kurde. Nie chcę drogą jechać, bo te drogi bez sensu są totalnie. Dokładnie, rozpierdziel wszystko w wielbłądzie. Jedziemy poza drogami. No i dobra, tutaj. Czy widzicie, już w starożytnym Egipcie robili takie barierki na stromych zakrętach, żeby nie przelecieć. Kurde, co ty robisz? Wielbłąd, halo! Ja nie skręcałem! Proszę bardzo. Połóż cel na ziemi. Jezus Maria, co jeszcze? Po co? Już widać, że tu jest. Chodź tu, chłopie. Połóż się tutaj i sobie leż. That is him. Well done. We will find out what he knows. In the meantime, we must prepare our attack. Some of our brothers are stationed just west of Soknopayu. Meet with them and wait for my arrival. We will put an end to that Nekotiodet. Okej, okay, ale zadanie mamy ukończone, sojusz rebeliantów i po prostu jakby kolejne misje dla nich to po prostu będzie, będą już, znaczy kolejne etapy to będą po prostu kolejne misje i to mi się podoba. Dobra, no to jesteśmy na miejscu, zobaczmy tylko jeszcze na koniec główne zadanie z tym krokodylem. Gdzie to jest? A, wcale nie tak daleko, tutaj. Ale pewnie tutaj całe to Fayum będziemy tak obchodzić dookoła, przypuszczam. Bo miasto jest tutaj, tak de facto widzę. W sensie, nie, to są głównie pola uprawne. Może wcale nie być tu miasto, ale są jakieś budynki. No, trzeba by też pogmerać tutaj, tu jakieś te punkty synchronizacji pozbierać. No, to się tym będziemy już zajmować w kolejnym odcinku. Na teraz wam dziękuję. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy ja początkowo chciałem, żeby to były poniedziałki i czwartki, kiedy będę wam rzucała w Assassina, ale nie wiem, ten film kiedy pójdzie, czy we wtorek, czy w środę, czy w czwartek. Jakoś te po prostu dni wybiorę. Ewentualnie będą to dosyć... Kurczę, nie wiem. No, wolałbym, żeby to w konkretne dni szło, a wtedy... Nie chodziłoby bardziej o to, żeby was przyzwyczajać, co żeby siebie przyzwyczaić. Takie, okej, dobra, ale jeszcze muszę zrobić ten i ten odcinek przed którymś tam dniem. Czyli, wiecie, wprowadzenie takiej samoorganizacji do swojego życia, co mam nadzieję będzie miało pozytywny wpływ na mnie samego, że będę bardziej ogarnięty. No ale nic, tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia i zobaczenia. Tak jak mówiłem na początku, dwa odcinki Assassina, takie około 40 minut i jeden odcinek Skyrima godzinny w ciągu tygodnia. Myślę, że to będzie spoko. No, to piszcie, co o tym myślicie, trzymajcie się jeszcze raz. Cześć!